Mamy dwie nierówności x dodać 2 jest mniejsze lub równe 2x i druga. 3x dodać 4 jest większe niż 5x. Tutaj mamy cztery liczby i chciałbym, żebyśmy w tym filmie sprawdzili, czy któraś z tych liczb jest rozwiązaniem którejś z tych nierówności, czy te liczby spełniają te nierówności. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i do sprawdzenia, czy tak jest. Do podstawienia po kolei każdej z tych liczb. Sprawdźcie każdą z tych liczb dla każdej z tych dwóch nierówności. OK, zakładam, że to zrobiliście. Zróbmy to teraz razem. Sprawdźmy najpierw, czy 0 spełnia tę nierówność. Podstawmy za x 0. Mamy wtedy 0 dodać 2 musi być mniejsze lub równe 2 razy 0. Czy to jest prawda? Po lewej stronie suma wynosi 2 i musi być to mniejsze lub równe 0. Czy to jest prawda? Czy 2 jest mniejsze lub równe 0? Nie, nie jest. 2 jest większe niż 0. To nie jest prawda. Oznacza to, że 0 nie spełnia tej nierówności, tej po lewej. Sprawdźmy, czy spełnia nierówność po prawej. Żeby spełniało, to 3 razy 0 dodać 4 musiałoby być większe niż 5 razy 0. 3 razy 0 to 0. 5 razy 0 to też 0. Czyli 4 musiałoby być większe niż 0. No i prawda. Czyli 0 spełnia tę nierówność. 0 jest rozwiązaniem tej nierówności. Sprawdźmy teraz jedynkę. Żeby 1 spełniała lewą nierówność, 1 dodać 2 musiałoby być mniejsze lub równe 2. 1 dodać 2 to 3. Czy 3 jest mniejsze lub równe 2? Nie jest. 3 jest większe niż 2, czyli jedynka nie spełnia tej nierówności. Sprawdźmy prawą nierówność. 3 razy 1 dodać 4 musi być większe niż 5 razy 1. 3 razy 1 to 3, dodać 4 to 7, większe niż 5. To jest prawda. Czyli zarówno 0, jak i 1 spełniają 3x plus 4 większe niż 5x. A żadna z tych liczb nie spełnia x plus 2 jest mniejsze lub równe 2x. Teraz sprawdzamy dwójkę. Podstawiamy za x dwójkę. 2 dodać 2 musi być mniejsze lub równe 2 razy 2. Czyli 4 musi być mniejsze lub równe 4. 4 równa się 4. A musi być mniejsze lub równe 4. Równe też jest OK, czyli dwójka spełnia tę nierówność. Sprawdźmy nierówność fioletową. 3 razy 2 dodać 4 musi być większe niż 5 razy 2. 3 razy 2 to 6, dodać 4 to 10 i musi być większe niż 10. 10 jest równe 10, nie jest większe niż 10. Czyli dwójka nie spełnia tej nierówności. Gdyby w tej nierówności było większe lub równe, to tutaj też byłoby większe lub równe, i dwójka spełniałaby nierówność. Ale mamy większe niż, a 10 nie jest większe niż 10. Zgadzałoby się, gdyby było większe lub równe, bo 10 jest równe 10. Czyli dwójka spełnia lewą nierówność, ale nie spełnia prawej. Sprawdźmy piątkę. Dla tej nierówności 5 dodać 2 musi być mniejsze lub równe 2 razy 5. Dla przypomnienia, wszędzie gdzie widzimy zmienną x, zamieniamy ją na liczbę 5, czyli 7 musi być mniejsze lub równe 10, co jest oczywiście prawdziwe, bo 7 jest mniejsze niż 10, czyli nierówność 7 mniejsze lub równe 10 jest spełniona, czyli liczba 5 spełnia tę nierówność. Jak widać, Nierówność może spełniać bardzo wiele różnych liczb. Czasami nie ma żadnej liczby, która spełnia nierówność, a czasami liczb spełniających nierówność jest nieskończenie wiele. Tutaj sprawdzamy tylko kilka liczb przykładowych i dla lewej nierówności 0 i 1 nie sprawdziły się, nie spełniają nierówności, a 2 i 5 spełniają. Dla prawej nierówności liczby 0 i 1 są rozwiązaniem. Dwójka nie. Sprawdźmy jeszcze, czy 5 jest rozwiązaniem. Żeby 5 spełniało tę nierówność, to 3 razy x, sprawdzamy, czy x może być piątką, dodać 4 musiałoby być większe niż 5 razy 5. 3 razy 5 to 15, 15 dodać 4 to 19, 19 musiałoby być większe niż 25. No niestety nie jest, czyli liczba 5 nie spełnia tej nierówności. No i tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście.